To jest turniej, w którym się wyłonią najlepsze drużyny najbliższej Olimpiady Młodzieży, która będzie rozgrywana najprawdopodobniej w Warszawie, bo to województwo mazowieckie jest organizatorem. I przyjeżdżają do nas ekipy Alfy Gorzów, Pałacu Warszawa i WTS-u Bytom Polonia. Spośród, no i my jako gospodarz, spośród tych drużyn w meczach zostanie ustalona kolejność rozgrywania meczy w Olimpiadzie. Cieszy mnie to, że w swoich szeregach będę miał w pełnej dyspozycji prawie wszystkich zawodników. Nie mam kontuzji, nie mam żadnych chorób, także to najbardziej cieszy. No, będą Państwo mogli zobaczyć debiutanta w reprezentacji seniorów, wychowanka naszego klubu Olka Ozgę, który się bardzo dobrze spisał, pokazał się w dorosłej męskiej piłce wodnej z bardzo dobrej strony, zebrał bardzo pochlebne recenzje, oceny z innych ekip. Gratulowano mi takiego chłopaka. Także no, wszystko przed nami, zobaczymy. Sobota, niedziela na basenie Rawszczyzna będzie pod znakiem piłki wodnej, a kto wygra, mam nadzieję, że my.